Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Powracamy do Terra Invicta, seria Akademium. Uwaga, spoilery, uwaga, mało tłumaczenia. Zapraszam do serii Exodus, jeżeli szukacie bardziej tutorialowego, spokojniejszego doświadczenia. Tutaj będę starał się po prostu prawie grać tak, jakbym grał sam, z dodatkowymi po prostu informacjami dla was. Ze względu na to, że przejęliśmy punkt kontroli w Indiach wcześniej, teraz mamy pod kontrolą pierwszą armię. I musimy poważnie się zastanowić, co my dokładnie chcemy tutaj zrobić. Mamy kilka zamysłów, kilka pomysłów, kilka rozwiązań, po które chcemy sięgnąć. Przede wszystkim chcemy mieć pod swoją kontrolą Amerykę. Obecnie jest to praktycznie niemożliwe ze względu na nasz kap. To jest ta wielkość, którą tutaj mamy, to 184 na 157. Im więcej kraj kontrolujemy, więcej punktów kontroli kontrolujemy, tym więcej mamy po lewej stronie. Jeżeli lewa strona jest większa od prawej strony, to zaczynamy mieć karę do przyrostu wpływów. To jest niezbyt dobre, bo wpływów potrzebujemy, żeby zatrudnić nowych agentów, żeby wejść do nowych krajów i jako walutę, żeby kupować na przykład organizacje, prawda? To jest wysoce problematyczne i chcielibyśmy mieć możliwość zwyczajnie coś z tym zrobić. My i dodatkowo jako Akademia, prawda, niedługo dostaniemy event. Po opracowaniu odpowiedniej technologii dostaniemy event, który sprawi, że nasze punkty kontroli staną się narażone na przejęcie przez wroga i stracimy prawie całe poparcie publiczne. Więc musimy się przygotować na to i będziemy chcieli jak najszybciej, zdecydowałem, będziemy chcieli jak najszybciej przełknąć tą pigułkę gorzką. Więc będziemy chcieli móc skontrolować badania nad... Będziemy chcieli móc wybrać następne badanie w jednej kategorii i żeby móc wybrać to badanie, musimy dać najwięcej punktów badawczych. Żeby dać najwięcej punktów, musimy skupić wszystkie nasze wysiłki. Będziemy generowali 12,2 dziennie i ta wielkość będzie, wartość jeszcze będzie się zwiększała. Będziemy przyjmowali kolejne kraje, które będą nam dawały te punkty badawcze. Tym samym to będzie za 12 dni. Za 12 dni razy 12, prawda, to na spokojnie nam 10 dni też by było 120 punktów. Więc zakładam, że będziemy mieli najwięcej punktów ze wszystkich innych organizacji. I w ten sposób powinniśmy być w stanie móc wybrać, bo to będzie tak, 20 skończy się ta technologia, 19 ta technologia odblokuje technologię, która stanowi wyzwalacz dla eventu, który nam zagrozi jako Akademii. Więc w ten sposób będziemy chcieli właśnie to potraktować i w ten sposób to zrobić. Zobaczymy, czy nam się uda. To, co chcemy zrobić teraz, to domknąć Indię, żeby nikt nam... Chociaż szansa na to, że ktoś wejdzie nam do Indii znikąd, bez żadnych otaczających punktów kontroli, jest praktycznie zerowa. Więc chyba zaryzykuję. I zaryzykuję z tego powodu... Ciekawe. Dobra, czyli ty miałbyś 8% szans już na ten moment. A jakbyśmy zainwestowali 30... Wow, to i tak jest całkiem ładna wartość. To jest tak. Punkty kontroli u sąsiadów. 16 punktów wpływów. Wiecie co? Chyba już spróbuję... Tylko rzucenie kością teraz sprawi, że nie zostanie nam nic z punktów wpływów, więc... Ja zamiast tego, to co bym zrobił, to użył pieniędzy, które kradniemy z tych wszystkich biednych krajów, które kontrolujemy, żeby maksymalnie zwiększyć poparcie w Stanach. To jest bardzo ryzykowne, bo całe nasze poparcie zniknie i zostanie przetworzone na poparcie, nie jestem pewien, czy to był ruchu oporu, czy ludzkości pierwszej.
Więc to może być dla nas niebezpieczne, ale jednocześnie umożliwi nam to jeszcze 7 dni na zebranie punktów wpływów bez podniesienia jeszcze bardziej kary. A ty odzyskaj ten wrak, który spadł na ziemię, ponieważ pierwsze odzyskanie wraku daje również punkty wpływów. Więc to jest nasz zamysł na sam początek. Potwierdzamy i próbujemy przekonać Stany Zjednoczone, że nasza racja jest mojsza niż twojsza. Wejść do Stanów Zjednoczonych zaraz po tym. Ok, 49, kontynuuj. 56, kontynuuj. Ktoś zainteresował się Kanadą i ja nie użyłem żadnych misji, żeby ochronić te punkty. To jest dokładnie ta sama mechanika, która przytrafi się nam w momencie, w którym wydarzy się to zdarzenie, o którym cały czas raz za razem wspominam. Połowa naszych punktów we wszystkich krajach otrzyma ten status. Zobaczycie, jak bardzo groźne to dla naszej struktury sprawowania kontroli nad krajami w istocie rzeczy będzie. Okay. Tak jak mówię, odzyskaliśmy punkty nauki, punkty wpływów. Możemy opracować nowy projekt, sygnatura obcych. I zaraz będziemy mieli kolejną turę naszych agentów. Ok, świetnie. I to, co będziemy chcieli zrobić teraz, to przyjrzeć się, jaką szansę mamy na kontrolowanie Stanów Zjednoczonych. I wydaje mi się, że ja po prostu rzucę kością i pozwolę na kilka rzutów, na przykład tutaj. O, ciekawe. Gdybyśmy chcieli wydać punkty wpływów na organizację, to moglibyśmy organizację zakupić. O, jest jakaś organizacja, którą można zakupić za pieniążki zwyczajnie. Mamy jakąś osobę, która by mogła to kupić. Teoretycznie tak. O, kolejna organizacja zapewniająca administrację. To na to będziemy chcieli pozbierać pewnie bardziej. Oczywiście to będzie nas kosztowało, ale będzie to opłacalne zwyczajnie. Wpływy. Stabilize Nation, Control Nation. Plus dwa dodatkowe. Momencik. Persfazja. Ty jesteś naszym główną osobą od Persfazji, prawda? To 140 punktów wpływów. I chcemy odwlec próbę przejęcia Stanów Zjednoczonych jeszcze. To jest ciekawe pytanie. Bo 140. Ty i tak masz te wszystkie misje, prawda? Nie masz którejś z nich? Stabilize Nation? Masz. Czyli dla ciebie teoretycznie to nie byłoby idealne. Ty na przykład nie masz stabilizowania nacji. I też jesteś. O, ciekawe. Czyli tak. UNESCO kosztuje 150 wpływów, daje plus 4, plus 2 i minus 15, ale daje knowledge i social science. Ty z kolei dajesz rzeczy, które może aż tak bardzo nas nie obchodzą, ale więcej wpływów. Na ten moment to może być nawet istotniejsze zwyczajnie. Być może się na to skuszy. Wiecie co? Skuszę się na to. Jest to zwyczajnie zbyt użyteczne, żeby to zignorować. Ile masz administracji? Teoretycznie mógłbyś to przyjąć. Tylko to daje nam co? Naukę. I pozwala ci doradzać. Czy ktoś nie może doradzać i by mógł przyjąć tą. To jest tylko kasa.
Ale nie, najpierw chcemy kupić Pomone Capital Group. To jest zbyt istotne i na kim to Pomone będziemy chcieli wyekwipować? Najprawdopodobniej u ciebie, prawda? Tylko musielibyśmy wtedy coś innego usunąć chwilowo. Zobaczymy, jak to zadziała. Zobaczymy, czy to, co się zmieniło, czy dobrze myślę, że zmieniło się to, co wydaje mi się, że się zmieniło. I teraz tak. Kto ma najwyższą perswazję? Ty masz najwyższą perswazję. I tobie wobec powyższego damy dwa punkty wpływu, żeś miał 67% szansy na przyjęcie Stanów Zjednoczonych. Pytanie. Czy my chcemy przejąć Stany Zjednoczone już teraz, na teraz? Pamiętajcie, że to będzie oznaczało olbrzymi cios dla naszego przychodu wpływów właśnie. Czy wolelibyśmy na przykład na ten moment skupić się na ustabilizowaniu Indii? To może nie być taki głupi pomysł. Tylko stabilizowanie kraju bazuje na czym? Bazuje na dowodzeniu. Czyli jeżeli chcielibyśmy wysłać kogoś do stabilizowania tego kraju, to zwyczajnie nie mamy odpowiednich ku temu osób. Musielibyśmy zapłacić dość rzadkim zasobem 55% szansy, tak? Czy to byłoby rozsądne zwyczajnie? Bo czy my chcemy... Wydaje mi się, że chcemy jednak przejąć Stany Zjednoczone obecnie. Gdy przejmiemy Stany Zjednoczone, to będziemy w stanie opuścić Meksyk i opuścić Kanadę. Ponieważ te kraje są dla nas nieistotne zupełnie dla naszej strategii. Te punkty, które wówczas zwolnilibyśmy z Meksyku i z Kanady... Ile tutaj mamy punktów? To jest 48 punktów. 48 punktów dałoby nam 2 punkty kontroli w Ameryce. Czyli to było kolejne 48 i kolejne 48, powiedzmy kolejne 50, kolejne 100 punktów tutaj byłoby związanych. Nasz kap powiększy się jeszcze o... Czy nie mamy jeszcze punktów? Nie możemy jeszcze nikomu zwiększyć atrybutów, prawda? Nie mamy też nikogo, kto miałby mniejszy koszt zwiększania atrybutów. To jest też duży minus do tego, co do tej pory zrobiliśmy. Potrzebujemy punktów wpływów, aby kupić Pomanę Capital Group. I to jest absolutnie rzecz, którą absolutnie potrzebuję. Więc tak, nie możemy jeszcze przejąć Stanów Zjednoczonych w tej turze. To, co chcemy zrobić, to wysłać wszystkich agentów, którzy mają rzut monetą na ustabilizowanie Indii do Indii. Wszyscy ci, którzy nie mają nawet takiej szansy, powinni zwiększyć naszą popularność w Stanach Zjednoczonych. Okej. Dwa złote monetą w Indiach. I zwiększenie naszej popularności w Stanach Zjednoczonych. To już jest duża przesada. Ta frakcja, która odziedziczy nasze poparcie, będzie przerażająca. Będzie w stanie Stany Zjednoczone tak łatwo przejąć, że obawiam się, że to jest bardzo głupie z mojej strony. Powinienem już przestać zwiększać poparcie w Stanach Zjednoczonych. Okej, zabierz mnie tutaj, zamknij. I powinienem był już dawno temu przestać inwestować punkty. Ile my zainwestowaliśmy punktów tutaj? Za dużo. 133. Tak, nikt już nas nie przegoni na pewno. Nawet jeżeli wszystkie punkty zainwestowałby tylko protektorat, to i tak my wybierzemy dalsze badanie, więc to zupełnie zostawiamy, tym się nie przejmujemy, to ignorujemy. Wracamy do próby uzyskania jeszcze odrobinki punktów wpływów 22. Ok, czyli przed następnym cyklem. Tak, przed następnym cyklem będziemy mieli jeszcze dodatkowe punkty wpływów. Czy już po następnym cyklu? Nie jestem pewien. Ok, udało nam się
Czyli tak. Deep System Skywatch. To kosztuje 1000 punktów, czyli najprawdopodobniej będziemy mieli z 2 miesiące, jeżeli nie będziemy w to inwestować, nie będziemy mogli dyktować tempo, bo produkujemy chyba najwięcej punktów badawczych na świecie. I tak jak mówiłem, chcemy jak najszybciej przełknąć tą gorzką pigułę, więc jak najszybciej chcemy 7 stycznia, jeżeli zainwestujemy w to wszystko, 12 marca, jeżeli nie zainwestujemy w to nic. Na razie nie będę w to inwestował, na razie potrzebuję punktów wpływów i na tym się skupię. Okej, okay, fantastycznie, 2 rzuty monetą nam się udały w Indiach. To powinno poprawić w ogóle wszystko, co tutaj się w Indiach dzieje. Tak. Udało nam się lekko ustabilizować ten kraj. Zaczekajmy na kolejną turę. Ale najpierw Pomona Capital. Na kim ja chciałem to przydzielić? Ja chciałem to przydzielić na naszej rodaczce, jeżeli się nie mylę. Żeby móc przydzielić jej również tą badawczą organizację. Czyli kupię ciebie i kupię ciebie. I to jest nasz najlepszy naukowiec na ten moment, który nie jest naukowcem, jest dyplomatą. Generuje nam punkty badawcze. Punkty badawcze oczywiście z nacji najwięcej generujemy. Ok. Jestem w miarę zadowolony z tego, jak to na ten moment wygląda. I straciliśmy punkt kontroli w Kanadzie. Okej, okay, Exodus tutaj wchodzi. Ja nie mam, moim zdaniem z Exodusem będzie mi się bardzo dobrze współpracowało, byleby nie próbował. Możemy kolejnego agenta zrekrutować i to wydaje mi się będzie miało priorytet. Jak tylko skończymy więcej wpływów generować. Kolejne UFO się rozbiło. Dobra. To, co teraz chcemy zrobić, czyli nie zdążyliśmy więcej punktów wpływów mieć na ten moment. To badanie zakończy się dopiero za kilka godzin. Tym samym na ten moment najprawdopodobniej nie chcemy Stanów Zjednoczonych jeszcze przejmować. Na ten moment przyjrzyjmy się, czy są jakieś nowe organizacje dostępne. Nie ma nowych organizacji dostępnych. Przyjrzyjmy się, czy nasi agenci mogą zdobyć poziom. Nie mogą zdobyć poziomu, bo potrzebujemy dla każdego z naszych agentów 20 punktów doświadczenia. Czyli cap nie zostanie zwiększony w przeciągu tego cyklu. To skoro tak sytuacja wygląda i my straciliśmy, zyskujemy jeszcze więcej punktów wpływów, bo Exodus nam pomógł teoretycznie, chociaż utrudni wejście do Stanów Zjednoczonych przez to. W takim wypadku najprawdopodobniej wysłałbym do Kanady mojego najlepszego agenta, wysłałbym do Kanady zwyczajnie. Agenta z największą szansą na sukces. Byleby mu to nie zajęło tyle, ile trwał seria. 44%, tak? I to jest nasz najlepszy agent. To jest nasz najlepszy agent. Czyli to byłeś ty. Okej. Okay. Czyli spróbujmy przyjąć egzekutywny w Kanadzie, aby tymczasowo zablokować Exodus, zwiększyć szansę przyjęcia Stanów Zjednoczonych. Oczywiście niekoniecznie musi się nam to udać, prawda? Nie chcemy. Czy chcemy zwiększyć, jeszcze na chwileczkę przejąć w Meksyku? To jest dobre pytanie. Nie, nie chcemy. Chcemy odłożyć teraz punkty wpływu, żeby móc jeszcze jednego agenta zrekrutować i mieć wystarczająco dużo, żeby naraz tak wszystkich naszych agentów rzucić na próbę przejęcia Stanów Zjednoczonych.
Tylko ta próba przejęcia miałaby większą szansę na sukces, gdybyśmy w Meksyku weszli. To wiesz co? Rzucę ciebie na Meksyk z 63% szansy. Ty kontynuuj stabilizowanie Indii. Kolejny rzut monetą. Ten już raczej się nie uda, ale jest niezerowa szansa na to. I ewentualnie w Kanadzie możesz przeprowadzić kampanię. Czyli tak, kończymy. To, co chcielibyśmy, zabierz mnie tutaj. Clandestine Sales. Jak długo, gdybyśmy skupili się tylko na tym? 6 stycznia. Czy chcemy tak długo czekać? Półtora miesiąca około? Półtora miesiąca, czyli co? 6 cykli. Musielibyśmy przez 6 cykli odkładać sobie punkty wpływów. Stany Zjednoczone są dość w miarę kontylowane dookoła przez nas. Wydaje mi się, że powinniśmy być w stanie tutaj przetrwać. Zobaczymy. Kontylujemy Kanadę. Nie, zwiększyliśmy poparcie społeczne. Nie udało nam się, rzut monetą w Indiach się nie udał. Jak pozostały? Ok. Mamy, moi drodzy, w Kanadzie egzekutywną i w Meksyku mamy egzekutywną. Teraz będę chciał, jak widzicie, ilość punktów wpływu, które generujemy, znacząco spadła. Ilość punktów nauki, które generujemy, nieznacznie powinna była wzrosnąć, co oznacza, że następuje korekcja tylko 3 stycznia. Niezbyt mi to odpowiada, jeżeli miałbym szczerze się wam zwierzyć. To, co musielibyśmy zrobić, to w Indiach będę chciał zacząć generować boost. Bo Indie mają już swój program kosmiczny, więc możemy odrobinkę przynajmniej go finansować. Wobec powyższego, jak wygląda sytuacja w Europie? Sytuacja w Europie wygląda tak, że jeżeli chcemy coś zrobić, to powinniśmy to zrobić teraz. Na przykład, jeżeli chcemy wejść do Francji. Zobaczmy, jaką mamy szansę na Francję od naszego najlepszego agenta. 34%, 56%. Spróbuję rzucić tą monetą. Jeżeli uda nam się wejść do Francji, to będziemy modyfikowali naszą strategię. I dookoła modyfikacji tej strategii będziemy próbowali pchnąć, ile obsług generujemy na miesiąc. Wiesz co? Pozwolę ci jeszcze 2 zużyć. Spróbuj jeszcze raz rzucić tą monetą. I spróbujmy we Francji polepszyć opinię publiczną. Ewentualnie w Hiszpanii możemy spróbować przejąć ten punkt jeszcze, ale to znów zmniejsza ilość wpływów, jakie generujemy. Okej. Francja odrobinkę bardziej nas lubi. W Indiach nie udało się ustabilizować sytuacji. Czy już przestajemy stabilizować sytuację w Indiach na ten moment? We Francji przejęliśmy punkt kontroli. Okej. Czyli będziemy próbowali przejąć ten ostatni punkt kontroli we Francji. Ponieważ jest to punkt kontrolny egzekutywny i Francja ma broń jądrową. Może nie jest to. O nie, już generujemy ujemne punkty wpływów obecnie. To był nie najlepszy pomysł. Czyli agent, którego byśmy mieli. Wiecie, co zrobimy?
wymusimy jednak szybsze opracowanie, szybsze przełknięcie tej gorzkiej pigułki. Następnego agenta zrekrutujemy już po reorganizacji Akademii, po tym wydarzeniu, które będzie miało tutaj miejsce. Tym samym wszyscy nasi agenci, którzy mogą i którzy nie chcą, udają się obecnie do Stanów Zjednoczonych i zużywamy wszystkie nasze punkty wpływów, jakie mamy, aby zmaksymalizować szansę na jak największe przejęcie, jak największej ilości punktów za jednym zamachem. To jest nasza strategia obecna. Wszystkie punkty będę chciał zużyć na to. Więc, żeby zwyczajnie żaden się nie zmarnował, prawda? Można mieć ujemny przyrost, nie można mieć ujemnych punktów. 91% szansy. I właściwie to nie zbalansowałem tego. Troszeczkę punktów nam się zmarnuje. Chociaż zobaczmy. Nie. Nie było nawet możliwości, żebyśmy uzbierali na te rzeczy. Ty po prostu jako ostatni dostaniesz wszystkie pozostałe punkty. 32. Nie wydaje mi się, że to jest najbliższa rzecz, jaką mogliśmy do adekwatnej zrobić. Ewentualnie wydaje mi się, że tobie dałem nie tak dużo punktów, jak mogłem. To muszę zrobić tak, to muszę zrobić tak, 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 tak i tak, ok. Nadal 6 brakuje. Dobra, te 6 się zmarnuje zwyczajnie. A więc próbujemy za jednym ruchem, jednym gambitem przejąć 4 punkty kontroli w Stanach Zjednoczonych. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, ktoś się próbuje do Meksyku przebić. Tak jak mówię, Meksyk i Kanada nas nie interesują zupełnie. Ok, jeden punkt kontroli, drugi punkt kontroli. Jeden nie wyszedł. 3 punkty kontroli na 4 próby. Nie mamy żadnych punktów wpływów. Kontrolujemy dużo więcej, niż powinniśmy móc. Mamy olbrzymi zapas gotówki, bo okradamy wszystkie kraje i dopiero za chwileczkę będziemy reorganizowali tutaj sytuację. Dobra. Nie pozwólmy, żeby gra się dotoczyła dalej jeszcze kawałek. Kontrolujemy 3 armie amerykańskie i nie mamy zupełnie wpływów, więc to co zrobimy, po prostu rzucimy wszystkich naszych agentów z góry do dołu, żeby próbowali przejąć kontrolę. Przynajmniej 1-2 rzuty mam nadzieję, że nam się udadzą. Jeżeli będziemy mieli szczęście, to będą 3 rzuty. Ale powątpiewam, żebyśmy mieli takie szczęście. Czyli wpływom możemy pomachać na do widzenia. Nie zobaczymy ich ponownie, dopóki nie zakończymy naszej zabawy tutaj. I tak jak mówię, gorzka pigułka jest przygotowywana. Powinna dość szybko zostać przełknięta, ponieważ Stany Zjednoczone zapewnią nam absurdalnie dużą ilość. Ktoś się próbuje do Stanów Zjednoczonych przebić teraz? A wszyscy się rzucili na Stany. Jakim cudem im się to udało? Okej. Wszystkie misje w Stanach Zjednoczonych się nie powiodły. Mieliśmy troszeczkę pecha. I nie spodziewałem się, że wejdą nam aż tak strasznie do Stanów Zjednoczonych tutaj. Amską. Spróbujmy przejąć te punkty kontroli jeszcze raz. Zobaczmy, co się wydarzy.
Oczywiście wszyscy się na Stany Zjednoczone rzucają. My powinniśmy, jak tylko zabezpieczymy kolejne punkty, natychmiast postaramy się umocnić naszą pozycję tutaj. Ja się pytam, jakim cudem oni tak łatwo są w stanie przejmować nasze punkty? To przecież nawet nie było jeszcze... Nie zdarzył się... Jak? Jakim cudem? Nie rozumiem zupełnie. Czy ze względu na to, że my mamy negatywne wpływy, oni mają to w jakiś sposób ułatwione? Czyli faktycznie oni, my daliśmy innym frakcjom, zadajmy o Amerykę. Przez to, co robiliśmy tutaj. Dobrze wiedzieć. A. Tego się naprawdę nie spodziewałem. Gdybym się spodziewał tego, to użyłbym zabezpieczenia wpływów. A zabezpieczenie wpływów kosztuje wpływy. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Okej. To dużo zmienia. Jak widzicie, myślałem, że coś o tej grze wiem. W praktyce... No, we Francji też przejęli kontrolę. Czyli wszystkie moje zamysły właściwie mogę sobie wsadzić. Nie powiem gdzie. Ale ciekawe, że to było aż tak proste dla nich. Nie spodziewałem się tego. I że oni od razu zareagowali i od razu to przejęli. A. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Jak stoimy z... O, możemy nową organizację kupić. To zapewni dowodzenie. Administracja, fantastycznie. I będę chciał kupić ciebie. Ty masz administrację 3. Ty jesteś najlepszym naszą. Ok. Czyli to będzie dodatkowa administracja. To ma najwyższy command spośród wszystkich osób. Ty masz najwyższy, to tobie kupię. O, 3. Ty masz jeden punkt, pewnie dobrze mogę kupić tą popierdółkę. I tak nie masz za bardzo jak tego trzymać nigdzie. Możemy kupić więcej administracji, że tak to ujmę. Co zapewni nam wyższy cap, ale nie wiem, czy to i tak jakkolwiek na nasz plus zadziała obecnie. I ty równie dobrze możesz tą organizację przytulić. Ok. Mamy olbrzymi zapas pieniążków, więc najprawdopodobniej będziemy chcieli niedługo zaprzestać. Straciliśmy punkt kontroli w Meksyku, ale w Stanach Zjednoczonych przejęliśmy kolejne. Nie udało nam się, nie udało nam się, nie udało nam się. Dwie krytyczne porażki i mnóstwo multum innych porażek, więc znów wszystko, co zrobię, to znów będę próbował kontrolować Stany Zjednoczone wszystkim, co mamy. To nie jest na pewno dobra taktyka, ale już tej taktyki się obecnie trzymamy, więc dokończmy i zobaczmy konsekwencje naszych czynów. Potwierdź i zobaczmy, jak to zadziała. Ok, teraz dostaniemy to wydarzenie,
które obróci opinię publiczną zupełnie. Ponieważ odkryliśmy wrogie bazy, które zwyczajnie. I drodzy są zmilitaryzowane. Więc pewnym jest, iż. Pewnym jest zwyczajnie, iż nie przybyli oni w pokoju. I to już nas nie interesuje. Teraz będziemy chcieli zobaczyć, co się wydarzy po tym zdarzeniu, na które od tak długiego czasu czekamy. I właściwie całość tej sytuacji zobaczymy w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia. Hej, hej!